7 czerwca 1923 roku w Warszawie urodził się Henryk Chmielewski. Będąc dzieckiem, bardzo dużo chorował, a wtedy mama przynosiła mu komiksy, żeby się nie nudził. Ale czy wtedy zaczął rysować? No jeszcze nie. Najpierw był harcerzem, potem w 1939 przyszła wojna. Wtedy gimnazjum ukończył w konspiracji, a następnie został zwerbowany do AK! Po wojnie mieszkał z rodzicami w Łodzi, wieczorami kończąc liceum, a w dzień pracując jako kreślarz. W 1957 roku wypuścił on pierwszy komiks o słynnych przygodach Tytusa, Romka i Atomka w czasopiśmie Świat Młodych. Ten komiks stał się ogromnym sukcesem. Warto też dodać, że babcią został wielokrotnie odznaczony. Choćby Orderem Orła Białego, Orderem Uśmiechu, czy też medalem zasłużony kulturze Gloria Artis i wieloma innymi. Niestety Henryk Chmielewski zmarł 22 stycznia 2021 roku. Ale pamięć o tym wielkim człowieku, podobnie jak jego twórczość, pozostanie z nami na zawsze.